Spójrz się tylko na Hermana. Założę się, że nigdy nie miał karty w ręku. A przecież siedzi z nami do 5 rano. Mój stan majątkowy nie pozwala mi na ryzykowanie tym, co jest niezbędne, w nadziei uzyskania tego, co jest zbyteczne. I nigdy nie uległeś pokusie? Gra sama w sobie bardzo mnie interesuje. Niemiec, panowie. Prawdziwy Niemiec. Nic, tylko wyrachowanie. Ale kogo doprawdy nie rozumiem, to mojej babki. Hrabiny Anny Fiodorowny. Jak to? Czego nie rozumiesz? No, nie rozumiem, że nie gra. A cóż w tym dziwnego, że 80-letnia starucha nie gra? No. To nic pan o niej nie słyszał? O czym? Przed 50 paru laty nazywano ją w Paryżu La Venise Moscovite. Sam Richelieu zabiegał o jej względy. Otóż któregoś dnia moja babka przegrała znaczną sumę do księcia Orleanu. W tym czasie damy grały w Faraona? O. Dziadek choć bał się babki jak ognia, tym razem wpadł w gniew i odmówił zapłacenia półmilionowego długu. W tej sytuacji hrabina, nie mając wyjścia, zwróciła się do swojego przyjaciela, starego hrabiego Saint-Germain. Co? Do tego szarlatana? A właśnie, do tego samego. Podawał się on podobno za wynalazcę eliksiru życia i kamienia filozoficznego. Nie pożyczył babce pieniędzy, bo nie chciał, żeby była jego dłużniczką. Natomiast wyjawił jej tajemnicę i to taką, za którą każdy z nas oddałby cały swój majątek. No, no. Ale proszę sobie wyobrazić, że tego samego wieczoru na kartach u królowej książę orlański trzymał bank. Babka wybrała 3 karty, postawiła jedną po drugiej. No? Wszystkie 3 wygrały. W ten sposób pozbyła się długu. Przypadek? Bajka. Znaczone karty. Nie sądzę. Pamiętacie, panowie, Czaplickiego świętej pamięci? Jak przegrał do Zoricza 300 tysięcy, a potem nagle odegrał się. Otóż musicie wiedzieć, że babka miała słabość do nieboszczyka. Jakże to masz babkę, która zgaduje 3 karty z rzędu, a dotąd nie przejąłeś od niej całej tej kabalistyki? Bonjour, grand-mama. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Lisa. O co chodzi, Paul? Chciałem babci przedstawić jednego ze swoich przyjaciół. Ano, co my to dziś mamy, Lisa? Bal u ambasadora. Ja wiem. Myślisz, że ja nie wiem, nie pamiętam. Wszystko pamiętam. Masz. Tak, a teraz pomóż mi wstać. Tak? No i pożegnam. Kogo pan chciał przedstawić cioci? Normowa. A co, zna go pani? Nie. To wojskowy? Wojskowy. Inżynier? Ależ skąd, kawalerzysta.
dlaczego miałby być inżynierem? A więc to inżynier wojskowy. Liza! Kaś! Zaprząc konie do karety! Co pan mówi? Powiedziałem, że ma pani skłonność do inżynierów wojskowych. Profil Napoleona, dusza Mefistofelesa i według mnie co najmniej 3 zbrodnie na sumieniu. Co się stało? Nic. Głowa mi boli. Proszę nie zwracać na to uwagi. Jak on się nazywa? Herman. To dla mnie? Tak. Chyba się pomyliłaś. Ależ na pewno do pani. Niech pani raczy przeczytać. Ten list na pewno nie jest dla mnie. Skoro nie był dla pani, to niepotrzebnie go pani podarła. Na przyszłość proszę, żebyś nie przynosiła mi żadnych listów. Żadnych. Temu, kto cię przysłał, powiedz, żeby cię więcej nie przysyłał. Herman. Niepotrzebnie obsypuje mnie pan wyrzutami. Wierzę pan. A oto i dowód. Dziś ma pan sposobność zobaczyć się ze mną sam na sam. Wrócimy z balu dopiero po drugiej. Gdy hrabina odjedzie i służba zapewne rozbiegnie się, w sieni zostanie szwajcar, ale on zazwyczaj odchodzi do swojej stepki. Niech pan przyjdzie o 12:00. Proszę iść prosto na schody. Gdy spotka pan kogoś w przedpokoju, proszę zapytać, czy hrabina jest w domu. Jeśli odpowiedzą, że nie ma, no to trudno. Będzie pan musiał zawrócić. Ale prawdopodobnie nie spotka pan nikogo. Z przedpokoju pójdzie pan na lewo. Tu zauważy pan wąskie, kręcone schody, które prowadzą do mojego. Tam zaczeka pan do mojego przybycia. Widzi pan teraz, jakim zaufaniem obdarzam pana, godząc się na jego prośbę.
Tak, się pani nie boi. Na miłość boską, niechże się pani nie boi. Nie przyszedłem pani skrzywdzić, ja tylko mam do pani pewną prośbę. Pewną prośbę o łaskę, o przysługę. Wiem, że pani zna i potrafię odgadnąć 3 niezawodne karty z rzędu. To był żart. Przysięgam, to był żart. Teraz to już pani raczy żartować. A nieboszczyk Czaplicki, któremu niegdyś pani pomogła. Proszę pani, to nie jest pora na żarty. Proszę mi wyjawić tę tajemnicę. Dla kogo ją pani przechowuje? Dla wnuków. Przecież oni są bogaci, im pieniądze nie są potrzebne, a mnie są. Nie, ja nie jestem utracjuszem, chciałbym, żeby to pani zrozumiała. Nie jestem pani wnukiem, najwyżej mógł zostać pani kochankiem, ale przecież... Pani mi nigdy nie uwierzy. Nigdy by pani nie uwierzyła w to, że można stracić głowę dla samej nadziei posiadania tej tajemnicy. Bardziej niż dla miłości. Ale jeśli kiedykolwiek drgnęło pani serce, jeśli zna pani uczucia żony, kochanki, matki, zaklinam panią na wszystkie świętości. Niech mi pani wyjawi tę tajemnicę. Jeśli popełniła pani na nie jakiś grzech śmiertelny, popełniła pani świętokradztwo, podpisała cyrograf diabelski, a niech pani pamięta, że pani niedługo umrze. Ja biorę ten grzech na siebie. Nie tylko ja. Moje dzieci, moje wnuki, moje prawnuki, wszyscy będą panią czcić. Jak świętą będą panią błogosławić, niech pani o tym pamięta. Niechże mi pani wyjawi tę tajemnicę, błagam panią. Stara wiedźmo, jeśli tak, to zmuszę cię do dania mi odpowiedzi. Po raz ostatni pytam, wyjawisz te 3 karty, czy nie? Tak, czy nie? Chciałem ich zabić. Umarła ze strachu. Błagałem ją tylko, żeby mi powiedziała o tych kartach. Prosiłem o wszystko. O kartach? Jakże pani posłucha. Ojciec nie zostawił mi wiele. Żyłem z samej pensji, tylko odmawiałem sobie wszystkiego, żyłem jak normalny człowiek, ale byłem namiętnym graczem, ale nigdy nie wziąłem kart do ręki. Ja pana tak. Wszystkiego można sobie w życiu odmówić. Wszystko można ograniczyć oprócz wyobraźni. A hrabina znała tajemnicę pewnej wygranej. Wygranej? Wiedziała o 3 kartach. Nic pani o tym nie mówiła? A te listy? Pani musi znać te tajemnice, Lizo. Proszę mi powiedzieć. Ja panią proszę.
Lizu. Pan jest potworem. Te wszystkie listy takie szczere. Takie płomienne. Mój Boże. Co za uczucia jej panu dyktowały. Ja panią proszę. Proszę stąd wyjść. Którędy? Thank you.
O, Herman! Może spróbujesz? No, zdecyduj się wreszcie. Mnie również pozwoli pan postawić na jedną kartę? Brawo! Ile? Pan wybaczy, ale stąd nie widzę. 47 tysięcy. Oszalał. Pan pozwoli, że uprzedzę. Nikt tu jeszcze nie stawiał powyżej 275 rubli w pojedynczej grze. To co? Bije pan moją kartę, czy nie? Gra jest bardzo wysoka. Co do mnie, to jestem zobowiązany wobec wszystkich tu obecnych i nie mogę grać inaczej, jak tylko za gotówkę. Oczywiście wystarczy mi pańskie słowo. Trójka wygrała. 47 tysięcy. Niesłychane. Gratuluję. Proszę. Wspaniale. W ciepku rodzony. Brawo. A jednak ryzykujesz tym, co niezbędne. Można? Dziewięćdziesiąt cztery tysiące? Siódemka wygrała. Niebywałe. Panowie, to coś niesłychanego. Wyjątkowy szczęście. Proszę, to się nazywa mieć szczęście. A ja wciąż przegrywam. Czepku chyba urodzą. Stara, prawda, nic już z zasady wygrywa. Chyba nie chcesz grać dalej. Proszę. As wygrał! Pańska dama zabita. Wspaniale, spointerował. To była gra! Był co wygrał. Świetnie go pan przetrzymał. Szampana! Trójka, siódemka? Co pan? Thank you.